Projekt Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu obejmuje rewitalizację i adaptację historycznego zespołu obiektów poprzemysłowych. Na ulicy Grabiszyńskiej zostanie utworzona wielofunkcyjna placówka o profilu historyczno-kulturowym. W przestrzeni roku chcielibyśmy w ogóle organizować co najmniej kilkanaście wystaw czasowych poza wystawą główną. Myślę, że jakaś część, to w tej chwili trudno powiedzieć, nie wiem ile będzie pomysłów, jeśli będzie bardzo dużo i to będą świetne pomysły, to może w ogóle będą pomysły wrocławian. Natomiast chcielibyśmy, żeby znacząca z nich część właśnie to były pomysły przynoszone do nas z zewnątrz. Też bardzo ciekawa rzecz, poza strefą wystaw czasowych, poza wystawą główną, na terenie wystawy głównej, są też dwa miejsca, które są także przeznaczone na bardzo zmienne, często wymieniające się wystawy. To są bardzo małe powierzchnie, kilkunastometrowe, ale powodują, że na terenie wystawy, wchodząc na wystawę główną, będziemy na przykład mogli spotkać wernisaż, który się odbywa jakiejś właśnie otwieranej wystawy. Na wystawie głównej zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia dla powojennej historii Wrocławia. Okres stalinowski, pojednanie polsko-niemieckie, mniejszości narodowe i etniczne na Dolnym Śląsku, życie codzienne PRL, nauka i kultura. Oprócz tego wrocławianie mogą składać własne propozycje wystaw. Czy to będzie historia rodzinna, czy to będzie historia parafii, czy działań, które podejmuje jakieś stowarzyszenie, czy może jakiegoś wydziału na uniwersytecie, albo drużyny piłkarskiego Śląska, na ten temat już było trochę projektów, ale może jakiegoś innego sportowego przedsięwzięcia. To wszystko będzie mogło znaleźć swoje miejsce na terenie Centrum Historii Zajezdnia i chcemy poprosić wrocławian o to, żeby zgłaszali do Ośrodka Pamięć i Przyszłość swoje pomysły. Projekty można zgłaszać do końca roku, a szczegółowa procedura zostanie zaprezentowana w ciągu najbliższych dni. Warto zatem na bieżąco odwiedzać stronę Ośrodka Pamięci i Przyszłości. Tak, mamy 600 metrów powierzchni na wystawy czasowe, to jest bardzo dużo. Na tym terenie można zrobić naraz kilka wystaw albo jedną dużą wystawę. To jest całkiem duża powierzchnia. Jeśli chodzi o tematykę, interesuje nas oczywiście historia, ale też szeroko rozumiana. Tematy kontrowersyjne zapraszamy jak najbardziej. Jeśli będą zgodne z warsztatem, z prawdą historyczną, nie będą przekłamywać historii, manipulować i będą zgodne z prawem, to proszę bardzo, jest miejsce u nas na prezentowanie bardzo różnych tematów. Projekt został wsparty z funduszy norweskich i EOG pochodzących z Liechtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych. Projekt rozpoczął się 1 lipca ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na 30 kwietnia 2016. Budynek zostanie oddany do użytku w sierpniu.